Dzień dobry. Dzisiaj znowu o wyborach, tym razem nie o wyborach w Polsce, a o wyborach, które odbędą się za niecałe 3 miesiące w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że to są najważniejsze wybory ostatnich, chyba myślę nawet kilkudziesięciu lat. Po wyborach, w których wygrał Ronald Reagan, te są najważniejsze, a być może nawet jeszcze ważniejsze od tamtych. Dlatego, że wtedy świat jeszcze nie był tak zlewaczały, jak jest dzisiaj. Dla nas to były bardzo ważne, jako dla Polaków, wybory, ale dzisiaj tak naprawdę rozgrywa się, czyli za 3 miesiące rozegra się walka o przyszłość świata. Bez przesady. 8 lat prezydentury Obamy to był najgorszy okres w polityce światowej i najgorszy w polityce i w życiu wewnętrznym w Stanach Zjednoczonych. Ten człowiek zrobił wszystko, żeby doprowadzić najpotężniejszy, najwspanialszy kraj świata do ruiny. I gdyby nie to, że konstytucja ogranicza możliwość sprawowania przez prezydenta urzędu do 2 kadencji, czyli do 8 lat, prawdopodobnie zniszczyłby Stany Zjednoczone całkowicie. Tak samo, gdyby Donald Tusk i Platforma miały szansę na trzecią czterolatkę rządu w Polsce, to Polski było, już by nie było, to w Stanach Zjednoczonych bardzo podobnie. Trzecia kadencja Obamy zniszczyłaby ten naprawdę fantastyczny kraj. Ale na szczęście 4 lata temu wygrał Trump i rozpoczęło się przestawianie zwrotnicy polityki światowej w prawo. Jeżeli, a wszystko na to wskazuje, w listopadzie wygra ponownie, jeżeli nie znajdzie coś naprawdę bardzo nieprzewidywalnego, jak na przykład zamach, którego w Stanach Zjednoczonych nigdy nie można wykluczyć, to w zasadzie Trump ma wygraną w kieszeni w tej chwili. Mało tego, republikanie powinni całkowicie zdominować Stany Zjednoczone, czyli zarówno uzyskać w końcu dużą przewagę w Kongresie, bo do tej pory demokraci mieli niewielką, ale przewagę i blokowali wiele poczynań Trumpa. Przyjąć w znacznej mierze Senat, w którym mają przewagę, ale niewielką. No i przejąć większość stanów i duże miasta. W Stanach jest troszkę podobnie jak w Polsce, czyli te duże miasta, takie jak na przykład w Polsce Warszawa, Wrocław, Łódź, najczęściej głosują na demokratów. Podobnie jak w Polsce na Platformę. Teraz jest szansa na przejęcie. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo ma dość tego, co tam się dzieje. Wszystkie duże miasta zarządzane przez demokratów są obiektem niespotykanych w skali i w historii Stanów Zjednoczonych zamieszek, rozrób. To, co dzieje się w tej chwili na przykład w Portland, czyli naprawdę w przepięknym mieście, położonym tak naprawdę w raju na ziemi, bo ten rejon pogranicze to jest Kalifornia tak naprawdę, ale Oregon, stan Washington, czyli to jest jeden z najfantastyczniejszych rejonów w ogóle w Stanach i klimatycznie i geograficznie przepiękne miejsca. No i tam dzieją się dantejskie sceny. Doszło do tego, że policja tak naprawdę wycofała się z Portland, ponieważ stwierdzili, że skoro i tak prokuratura odstępuje od karania przestępców. I tak było, oni przywozili ich do aresztu, prokuratura odstępowała, musieli ich wypuszczać, nawet tych, którzy byli podejrzani o zabójstwo. Nawet nie podejrzani, którzy było pewne, że popełnili zabójstwo, więc policjanci w pewnym momencie powiedzieli, dobra, mamy dość, wycofujemy się do momentu, dopóki nie nastąpi zmiana. Podkreślam, że w Stanach rządzonych i w miastach rządzonych przez republikanów panuje spokój. Nawet jeżeli coś zaczyna się dziać, to bardzo szybko jest pacyfikowane. Natomiast tam, gdzie rządzą demokraci, czyli taki odpowiednik naszej Platformy Obywatelskiej i lewactwa, nie jest dobrze. I teraz właśnie nadszedł czas na to, żeby to całkowicie się zakończyło. Walka jest bardzo trudna, dlatego że to jest nie tylko walka polityczna o to, czy republikanie wygrają z demokratami. To jest walka nie tylko prawicy z lewicą, ale jest to walka
dobra ze złem. Walka konserwatyzmu z lewactwem światowym. Ale złem takim naprawdę złem, bo to już nie jest imperium zła, taki jakim określano kiedyś Związek Radziecki. To jest naprawdę imperium szatańskie. Do nas to nie dociera do końca. Ja od 2 miesięcy w zasadzie dość dokładnie obserwuję Twitter amerykański, dlatego że przez przypadek całkowicie ktoś mnie tam sfollowował z amerykańskiego Twittera i to tacy ludzie, którzy no, tam mają po kilkadziesiąt, powyżej 100 tysięcy też obserwujących, więc zaczęły te tweety do mnie spływać i ja dopiero zobaczyłem wtedy, o co tak naprawdę idzie gra. To jest walka, jak powiedziałem, zła z dobrem. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili prowadzone jest dochodzenie wobec największej w historii i na świecie siatki pedofilskiej, która tak naprawdę obejmuje, znaczy to śledztwo obejmuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Absolutnie czołówka Hollywood, czołówka świata politycznego. To jest pedofilia, seks z nieletnimi, handel ludźmi. Jednym z oskarżonych jest, podejrzanych, powiedzmy nie oskarżonych, w tej chwili jest Bill Clinton, czyli no jedna z najważniejszych figur politycznych Stanów Zjednoczonych. Demokraci są w panice. Walczą o przeżycie tak naprawdę, bo jeżeli przegrają teraz, to naprawdę sporo znaczących figur będzie miało zrujnowane całkiem sprawiedliwie życie, ponieważ zbudowało swoją karierę polityczną na korupcji, nieszczęściu ludzkim i oni walczą o przeżycie w tej chwili. Sięgają wszystkich możliwych środków, łącznie z tak zwaną pandemią. Bo dla mnie nie ulega wątpliwości, że pandemia skończy się w momencie, kiedy Donald Trump wygra wybory. W tej chwili stan pandemii jest tylko utrzymywany dlatego, że demokraci cały czas usiłują wprowadzić w Stanach Zjednoczonych głosowanie pocztowe, korespondencyjne, a ponieważ mają jakby w swojej grupie wsparcia Pocztę Stanów Zjednoczonych, czyli związki pocztowe i związki transportowe, więc mają olbrzymią szansę na sfałszowanie wyników wyborów. Przypominam, że odbyło się do tej pory kilka korespondencyjnych głosowań lokalnych i w tej chwili chyba wczoraj sąd unieważnił pierwsze z tych głosowań, ponieważ no, stwierdzono, że 20% głosów było absolutnie sfałszowanych. Dlatego Trump robi wszystko, żeby nie doszło do wyborów korespondencyjnych, bo wtedy demokraci będą mieli rzeczywiście dużą szansę na sfałszowanie wyników wyborów. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Miejmy nadzieję, że Donald Trump i Republikanie wygrają wybory. Miejmy nadzieję, że dobro zwycięży ze złem, bo wtedy także dla nas, dla Polaków i dla prawicy polskiej, ale nie tylko dla prawicy, w ogóle dla Polaków nastaną dobre czasy. Mamy zagwarantowaną obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Miejmy nadzieję, że ten kontyngent się zwiększy. Dlaczego? No dlatego, że to jakby za sobą pociąga duże inwestycje polskie, ale przede wszystkim amerykańskie. Jeżeli powstanie taki ośrodek, który chociaż będzie 1/3 liczył tego stanu osobowego, który liczy Rammstein w Niemczech, no to wokół tego otworzy się cały biznes. Spożywczy, konsumpcyjny, bardzo duże pieniądze dla społeczności lokalnej. Ale także to, co mówiłem, jeżeli ktoś sięgnie do mojego filmiku z końca marca, tak naprawdę z początków histerii covidowej, to odsłucha, że mówiłem już wtedy, że pandemia jest szansą na zerwanie, na zadanie śmiertelnego ciosu globalizacji i oznacza dla nas nową szansę. Dlaczego? Dlatego, że inwestycje i pieniądze, które były zaangażowane w Chinach i w ogóle na Dalekim Wschodzie, będą stamtąd wycofywane i trafią w pewnej części, może nawet w znacznej, do Polski. Dlaczego do Polski? No,
dobra kadra pracownicza, także zarządzająca średniego szczebla, dobre warunki geograficzne, stosunkowo szybki transport towarów z Europy do Stanów Zjednoczonych, ale także z Polski w ogóle do reszty Europy, więc świetna lokalizacja na pograniczu strefy azjatycko-europejskiej. No przyszłość jest po prostu przed nami. I wszystko to jest do wykorzystania. A więc, nie powiem, trzymajmy kciuki jako osoba wierząca, módlmy się za to, żeby w początku listopada wybory wygrał Donald Trump i Republikanie, bo to także otworzy nam i konserwatystom całego świata całkiem nowe perspektywy. I mam nadzieję, że tak będzie. Wierzę w to głęboko. Moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku.